Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Wszystko jest... Miesiąc mnie nie było. To wszystko jest nie tak. Nie graj teraz! Boże, ile nerwów na początek. Dzień dobry. No to ja. Dawno mnie tu nie było. Widać, słychać i czuć. Czuć? No dobra, może i czuć trochę. No dobra. Co tam u was? Co tam u was? Czy widziałeś zwiastun nowej części MFS 2.24 na kanale? Będzie na kanale. Czy będzie na kanale? Nie wiem, ale możemy razem obejrzeć, bo ja nic nie wiem. Hejo, cześć Mister Funga. Wrócił syn marnotrawny. Czemu marnotrawny? Siema chłopie, gdzie ty byłeś tyle czasu? Chłowiec chary, gdzieś ty był. Taka piosenka była, chyba czerwony gitar. Tłomiej Rutkowski, 25 zł. Witaj Krosiu, uśmiechnięta buźka. Świetnie cię widzieć, uśmiechnięta buźka. Ucałuj i pozdrów Anitkę i Antosie, śmiejąca się buźka. Wodzu, najlepszego, śmiejąca się buźka. Jak ja się cieszę, że cię widzę, śmiejąca się buźka. Dzięki Rutkoś, dzięki, pozdrawiam cię bardzo mocno. Dziękuję. Siema Krok, zajebiście ciebie widzieć. Marek, wspierający od 21 miesięcy, skórzany klapek. Dobry wieczór, cześć, cześć. Ja wiedziałem, że Walenie 2-3 razy dziennie wysłucha moich próśb i oto jest ojciec Kroks. Dzień dobry i się nie chwal, mnie nie było dłużej. Witam serdecznie, cześć Wirko. Nareszcie witam pana Kroksa. Cześć czaty, cześć Lisek. Rafik, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Wachin, witam mocno, hej, hej. Sarniaka nie przywitałem, Rutkosia już witałem po donejciku, bardzo ci dziękuję Rutkoś. Rafał ESHS, siemaneczko, kolaneczko, cześć Kroks, cześć Kuba 50, Matix, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak, nie będę się jakoś tam tłumaczył z Rutkoś, tylko się nie posikaj, ja jebie, ale Lizus, weź przez, 31 miesięcy, ten jaki typ. Słuchajcie, co mam powiedzieć, no nie było mnie trochę. Nie będę się tłumaczył, opis sytuacji, która nastąpiła, jest na Discordzie, jeżeli ktoś chciałby sobie tam przeczytać, to sobie się stamtąd dowie. Może tak, ja się cieszę, że jestem, nie wiem na ile i jak długo, nie wiem czy w ogóle na długo, czy będą kolejne streamy jakoś regularne, czy też nie. Tego wam nie powiem, bo sam jestem w takim często stanie, w którym lepiej, żebym do komputera nie podchodził, bo nie, lepiej nie. Lepiej nie robić, nie robić ludziom, nie smutać przy komputerze. Luz, kiedyś książkę napiszę o tym wszystkim chyba, bo życie jest dziwne. Dziwne. Dobra, ale nie o tym. Słuchajcie, Drzewiecki nas zaskoczył. Drzewiecki nas bardzo zaskoczył, bo wypuścił gdańskie lotnisko. I przyznam szczerze, że ja już mam. Zapraszam bardzo serdecznie do opisu tego live'a. Tam możecie sobie je kupić na Simmarkecie. Z tego co widziałem, to na Simmarkecie kosztuje 22 euro. I powiem tak, jak na lotnisko tego pokroju i o takiej lokalizacji i tej jakości wykonania, to muszę przyznać, że to nie jest zbyt wygórowana cena. Oczywiście przyznam szczerze, że ja nie będę ukrywał swojej przyjaźni, może nie przyjaźni, ale swojej bardzo dużej sympatii do Marcina Rysiaka i do jego... proszę Państwa, lotniska darmowego. I będę zawsze powtarzał, że jeżeli kogoś stać, spoko, kupcie od Drzewieckiego, ale jeżeli ktoś nie może sobie na to pozwolić, to muszę przyznać, że lotnisko od Marcina Rysiaka na FlightSim.to jest zdecydowanie warte polecenia i tutaj ta jakość wykonania jest dosyć duża, więc up to you, niech każdy robi co uważa za stosowne. Ja najprawdopodobniej będę korzystał z lotniska u Drzewieckiego. Dlaczego? Bo lubię twórczość tego teamu, lubię twórczość polskich twórców. Marcin też jest polskim twórcą, ale wiecie, rozumicie, ale będę zawsze polecał Marcina Rysiaka lotniska i to nie ulega wątpliwości. Słuchajcie, ja się sobie tak przejrzałem to lotnisko w Gdańsku
tak bardzo, bardzo szybko i dzisiaj z wami teraz sobie tak gdzieś szczegółowo tutaj zajrzymy. Mam pytanie, mianowicie czemu na lotnisku jest tak pusto, w sensie, że mało osób? Bo chyba nigdzie nie lecimy. Nie działa link na Discord. Cholera, zaraz musiałbym spojrzeć. Dlaczego jest nieaktualny? Kroksa, spoterska knieja jest odwzorowana? Chyba raczej nie. Chyba raczej spoterska knieja nie jest odwzorowana. Szkoda. Ale to taki, wiesz, inside story, nie? No, wiecie, ja nie lubię prezentować lotnisk. Tak ogólnie prezentacja lotnisk w moim wykonaniu nie jest zbyt dobra, bo przyznam szczerze, że to są... Każdy widzi to, co jest. Ale zobaczyłem na jedną rzecz, której mi brakowało bardzo na lotnisku w Gdańsku, ale żeby ją zobaczyć, musielibyśmy się troszeczkę z lotniska przenieść. I przyznam szczerze, że nie wiem, czy wiecie, jak się podchodzi do lotniska w Gdańsku, to zaraz obok jest centrum handlowe, zaraz obok obwodnicy Trójmiasta, bo tak naprawdę obok obwodnicy Trójmiasta, znaczy lotnisko jest obok obwodnicy Trójmiasta, która biegnie sobie, proszę Państwa, tutaj. Tutaj jest ogromny węzeł, to jest węzeł Matarnia i zaraz obok lotniska, zaraz obok tego węzła jest duże centrum handlowe. Jest IKEA, jest MediaMarkt, Matix, dzięki za zwykłego klapka, za klapka, dzięki za 7 miesięcy. Jest MediaMarkt, są tam jakieś centra handlowe i tak dalej. I przyznam szczerze, że w poprzednich wersjach lotniska od Drzewieckiego do innych symulatorów trzeba przyznać, że było to odwzorowane. I gdy podchodzi się do tego lotniska i po prawej mija się właśnie to miejsce, to jakoś tak imersyjnie zdecydowanie lepiej to wygląda. Cześć Sylwester Gondek, wspierający od 17 miesięcy zwykły klapek. Dziękuję serdecznie. Więc tak, to jest naprawdę duży plus, że tutaj akurat panowie i panie być może od Drzewieckiego zrobili IKEA, MediaMarkt. To jest taki fajny, imersyjny sygnał, bardzo fajna, imersyjna taki aspekcik, nie? Taki aspekcik tego anturażu, tego otoczenia, tego lotniska. Z tego, co widzę, to chyba nie ma czegoś, co jest kolejnym punktem charakterystycznym, a mianowicie nie ma stacji Orlen, chyba że to jest gdzieś tu. Czekajcie, bo ja chyba popieprzyłem. Stacja Orlen powinna... A nie, jest, słuchajcie! Nie, dobra, totalnie, nie, jest. Słuchajcie, jest stacja Orlen. No to jest dosyć też charakterystyczny punkt. Jak ktoś będzie kiedyś w pobliżu lotniska i nie chce mu się jechać na górkę, albo jest w drodze na górkę, to pierwszą taką górką spoterską w ręku masz hot doga i sobie normalnie jesz i patrzysz w samoloty, jest właśnie stacja Orlen, bo ona jest tuż przy podejściu na lotnisko w Gdańsku do pasa 2.9. Druga sprawa też jest taka, że to jest ulica Budowlanych, z tego co dobrze pamiętam. Ona biegnie do Słowackiego, wystarczy, że zjeżdżacie obwodnicą Trójmiasta sobie tutaj tym ślimakiem, jedziecie tutaj, skręcacie bodajże tutaj i dojeżdżacie do Orlenu z Budowlanych i macie sobie fajną pierwszą górkę spoterską. Górki spoterskie na lotnisku w Gdańsku chyba też są tutaj gdzieś, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzieś zakładam, że nie są odwzorowane, ale górki spoterskie, raczej ich nie odwzorował Drzewiecki, a szkoda. A druga sprawa jest też taka, że gdzieś tutaj jest spoterska Knieja, czyli dom naszego kumpla wspólnego Roberta RRD, który wraz z rodzinką mnie często tam zaprasza i moją rodzinką, więc miło spędzamy na grillu czas. Zwłaszcza, że byłem ostatnio na spotkaniu, słuchajcie, Gwiezdnej Floty. Możecie kojarzyć Gwiezdną Flotę z New Sky, ale też no, tego, że nasze drogi się gdzieś tam schodzą co chwilę. I byłem na zlocie, słuchajcie, pierwszym zlocie Gwiezdnej Floty. Było bardzo miło, było bardzo fajne spotkanie. Poznałem fantastycznych ludzi i cieszę się, że taki poziom ludzi, tacy ludzie oglądają mój kanał i też jest to bardzo miłe, że mogę z nimi się spotkać po prostu i porozmawiać i to było bardzo, bardzo fajne. Lotnisko w Gdańsku. Pamiętam, że na lotnisku stworzonym przez Marcina Rysiaka
był problem z touchdown pointem. To znaczy touchdown point był jakoś dziwnie przesunięty w przód albo w tył, coś takiego było i niestety na New Sky'u często lądowania nam tam nie wychodziły, bo coś nie grało. Pamiętam, że coś tam nie banglało zbyt mocno. Tutaj powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. Tutaj oczywiście mamy 3 stanowiska dla mniejszych samolotów. Jedziemy dalej, bo tutaj nie ma praktycznie co pokazywać. No oczywiście są budynki, są jakieś szczegóły, są jakieś biurowce, ale no nie będziemy pokazywać hangarów, bo do głównego terminala też musimy zajrzeć. Tu mam wrażenie, że są chyba jedne z większych stanowisk na lotnisku w Gdańsku, z tego co dobrze pamiętam. I tutaj mogą stanąć zdecydowanie większe samoloty. Tutaj pierwsza ciekawostka, w hangarze jest samolot LOT-u. Nie wiem, czy to jest Maxiu, to jest chyba Maxiu. I nie wiem, czy on ma uszkodzony silnik, czy to jest po prostu rozłożony silnik. Nie, to są rozłożone silniki i tutaj majstry, proszę Państwa, coś kombinują. Muszę chyba zmniejszyć trochę częstotliwość kamery, bo jest za mocna. O. I tutaj majstry coś sobie kombinują przy silnikach. Ten poziom szczegółowości w scenariach Drzewieckiego jest na tyle duży, że ja zawsze z dużą atencją, że tak powiem, przyglądam się temu, co Drzewiecki zrobił. Wspierający od 24 miesięcy skórzany klapek Paweł Brzeziński. Cześć, Kroks, pozdrawiam. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie. A Drzewiecki mówił coś może o Warszawie do MFS-a? I coś wie, ja nie wiem. 10 złotych. Cześć, dzięki za wszystkie poradniki oraz miło mi Cię widzieć ponownie. O, dziękuję bardzo serdecznie, Ziemson. Dzięki za dyszkę, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję mocno za wsparcie. Słuchajcie, wychodzimy z hangaru. Czy tutaj jest jakiś szczegół? Ja wiecie, przeglądam z Wami to lotnisko, bo ja sobie jakoś mocno go nie przejrzałem. Poszukamy też kroksowego easter egga. Poszukamy też kroksowego easter egga, bo już na tym lotnisku jest kroksowy easter egg. Więc... ja widziałem, że już ktoś go znalazł i wrzucił w pewne miejsce, ale nie będę Wam tutaj spoilerował za chwileczkę, znaczy spoilerował, zaspoileruję, bo Wam to pokażę, ale nie będę na razie zdradzał tej tajemnicy, poszukamy sobie tego razem. Zobaczymy, gdzie to jest. Tutaj jest w ogóle kolejny Orlen i bardzo ładnie zrobione zaplecze lotniska. To mi się bardzo podoba, że tutaj jest taki trochę artystyczny nieład. Z tego, co pamiętam, to tutaj jest chyba cargo. Biuro cargo. Albo mi się zdaje, że to jest tutaj. Tu jest na pewno wieża. Tu jest na pewno wieża, do wieży sobie później wejdziemy. Tak, tutaj jest taki mały terminal cargo, który mi się zawsze charakterystycznie kojarzy, bo zaraz obok jest terminal zwykły, który kiedyś był tym głównym. Jeżeli jeszcze jak nie było tego głównego pirsu tutaj, no to wszystkie loty na gdańskim lotnisku były obsługiwane właśnie stąd. To jeszcze wówczas, gdy lotnisko w Gdańsku nie przyjmowało takiej liczby pasażerów i nie było tak popularnym lotniskiem w tej części Europy, bo trzeba przyznać, że Gdańsk z roku na rok jako lotnisko w takim sensie stricte ekonomicznym jest coraz bardziej popularne i coraz więcej paksów pasażerów na tym lotnisku lata. Więc tutaj kiedyś był terminal, stary terminal, który przyjmował, zresztą najczęściej z tego terminala właśnie latałem, a najmniej z tego, choć też już 2 razy mi się chyba zdarzyło z tego terminala lecieć gdzieś za granicę, więc no, to już jest najwyższy poziom, to już jest taka półka europejska, małego, może nie małego, ale średniego lotniska regionalnego i tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajna jakość wykonania, bo to już od razu widać, że tutaj Drzewiecki się postarał, znaczy team Drzewieckiego się postarał, zresztą mam wrażenie, że trochę cierpień przeszli w programach do renderowania czy do tworzenia grafiki 3D stworzeniem tego dachu. Mam wrażenie, że chyba bym troszeczkę pogryzł klawiaturę, jakbym miał to tworzyć, bo wydaje się, że to nie jest, no może wiecie, no kopiuj wklej trudno zrobić w takich kwestiach, bo to trzeba wszystko przełożyć, ale nawet odwzorowanie jednego takiego kafla i zrobienie tego pod takim kątem wygiętym jest dosyć karkołomne, więc... Spoko. Cześć mistrzu, dawno Cię nie widziałem, pozdrawiam serdecznie. Grocho, dzięki. Cześć. Siemaneczko Kroks, dobrze znowu Cię widzieć i słyszeć. Dzięki Lukas, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A więc tak, tu jest terminal cargo, mamy jakieś DHL-e stojące, bardzo zresztą w ładnej jakości, muszę przyznać, że samochody dostawcze są tutaj ogarnięte. Bardzo ładnie to wygląda, mamy jakieś FedExy, wszystko Merce, chyba wszystko są Mercedesy, wszystko Mercedesy, proszę Państwa. Tutaj mamy jakiś większy dostawczy, on już trochę bardziej kwadratowy. A więc tak, tutaj mamy terminal cargo. Z tego co pamiętam, to tutaj
właśnie nie wiem, co tutaj jest. Przyznam szczerze, że nie wiem. Czy to jest cholera hotel? To wygląda jak hotel, że to jest jakiś mini hotel. Choć chyba w moim odczuciu są tutaj dwa hotele. Jest ten hotel, jeżeli jest to hotel, a na pewno jest ten hotel, że Hampton by Hilton jest również tutaj, więc jeżeli ktoś ma, nie wiem, odwołany lot, ktoś tylko przelotem w Gdańsku i samolot ma jutro, no to zatrzymuje się w takim hotelu bardzo blisko lotniska i nie ma najmniejszego problemu. Tutaj powstaje jakieś centrum, Airport City Gdański. Teraz nie wiem, czy to jest kwestia biurowców, że tutaj powstają pewne biura, czy czego to jest, ale no, jest jakiś tam biurowiec. I oczywiście przez środek biegnie sobie pomorska kolej metropolitalna. To z perspektywy Gdańska bardzo ważny, w ogóle nie tylko z perspektywy Gdańska, całego Pomorza w sumie jest to bardzo ważny aspekt, bo pomorska kolej metropolitalna trochę zrewolucjonizowała podejście do kolei. To znaczy wiele ludzi z... powiedzmy, cześć, siemanko, witam, no miło Cię widzieć, cześć Peteros, siema. Kroksa, Kogusz to moje oczy widzą, witaj po przerwie, cześć Simulation, witam bardzo serdecznie. Piotr Huzar, cześć. Czekajcie, wracając do wątku, więc pomorska kolej metropolitalna troszeczkę zrewolucjonizowała podejście ludzi do pracy, znaczy ludzi, którzy pracują gdzieś, nie wiem, Kartuzy, Kościerzyna, etc., bo wtedy mogą sobie tą pomorską koleją metropolitalną bez korków dojechać. A co jest fajnego w tej scenerii drzewieckiego, to, że tutaj rzeczywiście pomorska kolej metropolitalna sobie jeździ. Ja nie wiem, jak daleko ona zajeżdża, nie wiem, w którym momencie znika, ale przyznam szczerze, że zarąbiście to wygląda, że aż mi się zachciało grać w Transport Fever, przyznam szczerze, bo jak sobie widzę pociągi, rozjazdy i fajne mosty, albo fajnie zrobione perony, to od razu mi się gdzieś Transport Fever włączył. Ale tak, to jest chyba port lotniczy, przystanek port lotniczy i ta PKM-ka, nie wiem, czy będziemy mogli... odjeżdża akurat jedna. I odjeżdża jedna, zobaczymy sobie, jak daleko ona będzie jechała, bo też mnie to ciekawi, gdzie ona zajedzie. Ja jestem na tym lotnisku co dwa tygodnie, wygląda jak 1-1. Maciej Herod, tak, to prawda, no to nie ma... Nie ma wątpliwości, że Drzewiecki jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o kreację scenerii. Tutaj też jest BP w ogóle, zapomniałem o tym BP. Ja nawet nie wiedziałem, dawno tam nie byłem, nawet nie wiedziałem, że tam jest BP. Siema, o kurwa, Kroksiu nadaje, fajnie, że jesteś. Cześć Roberto, wspominałem o tobie wcześniej. Dobra, i tutaj jest kolejna stacja. Nie wiem, czy to nie jest Firoga, ale ja jestem totalnie w topografii słaby. To znaczy, może nie słaby, ale wielu rzeczy nie znam. I tutaj chyba jest przystanek Firoga, ale ja mogę nie wiedzieć. Gdańsk Firoga, dobrze powiedziałem. I tutaj sobie zajeżdża PKM-ka. I ona, właśnie, czekajcie, ona obkrąża gdzieś tutaj, dojeżdża na pewno tutaj. Enduro Ziemek, dzięki za zwykłego klapka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, bardzo dziękuję. Tutaj sobie idzie PKM-ka, tutaj idzie PKM-ka i gdzieś tam wylatuje na główną magistralę, nie wiem jak to nazwać, i tak dalej, i tak dalej. Tu w ogóle jeszcze sobie spojrzałem, że tu jest jakaś firma transportowa, która również ma fajnie zrobiony ten budynek. Natika, zaraz Roczek przepana. O, Natalka, cześć Natalka, witam Cię bardzo serdecznie. Okej, wracając tam, gdzie byliśmy, bo nie chciałbym tutaj się za bardzo rozmieniam na drobne, nie zatrzymacie mnie, bo ja dzisiaj chcę się nagadać, bo mi się trochę stęskniłem, przyznam szczerze, za gadaniem. Byliśmy przy temacie PKM-ki, PKM-ka jest tutaj, do PKM-ki jeszcze sobie wrócimy. Stary terminal raczej zrobiony nie jest, więc tutaj nie oczekiwałbym rewelacji. Tak, stary terminal nie jest zrobiony. Lot 29 pozdrawia z Watsimu w drodze do Mumbaju, czy Bumbaju. I tutaj mamy główny terminal, zresztą bardzo fajnie zrobiony, zaraz sobie wejdziemy do środka. Mamy policję, mamy jakieś samochodziki, tu jest oczywiście parking Kiss and Ride, że tam wjeżdżacie na 10 minut, macie 10 minut czasu i chyba tędy się gdzieś wjeżdża, tędy mam wrażenie. Tak, tu są bramki wjazdowe na lotnisko i tutaj mamy Kiss and Fly, bezpłatnie 10 minut, tak jak mówiłem, ale też jest parking, odloty, przyloty, długoterminowy i krótkoterminowy, proszę bardzo, można sobie zaparkować, można, tylko że drogie są te parkingi na lotnisku, nie polecałbym parkowania na lotniskach, bo troszeczkę zabulicie, no chyba, że macie jakiś abonament, to może jakoś inaczej to cenowo wygląda. Czekajcie, zmniejszę trochę szybkość drona, o, dobra,
Będzie jeszcze NMS? Nie wiem. Nie, nie, nic nie będę obiecywał, nic nie mówię. I wchodzimy sobie na lotnisko. I tutaj musimy również zobaczyć... Heja Krox, dzisiaj odebrałem patent żeglarski. Gratulacje z Gredek, witam cię bardzo serdecznie. Tutaj mamy oczywiście wynajem samochodów, karnet, panek, Enterprise, Express. Nigdy z tego nie korzystałem, przyznam szczerze. Korzystałem chyba tylko z Traficara, ale tutaj nie ma Traficara. Mamy tablicę odlotów, mamy Warszawę, Helsinki, Monachium, Leeds. Trochę niskiej jakości, ale nie będę protestował, bo przyznam szczerze, że terminale to jest coś ponad to, co twórcy powinni robić na lotniskach, bo wydaje mi się, że wiecie... Tak naprawdę chodzi o pas i płytę i nie będziemy się oszukiwać, że chodzi o terminal lotniska, bo nie będziecie tam wchodzić co jakiś czas. Nawet raz wejdziecie i zapomnicie, że w ogóle terminal lotniska istnieje, a trzeba przyznać, że terminal lotniska jest problematyczny do tego, aby był. Dlaczego? No bo on klatkożerny jest, on jest klatkożerny i to jest zdecydowany problem właśnie terminalów lotniska odwzorowanych w MFS-ie. Krox, pokaż miejsca spotterskie koło lotniska, a przy okazji nie polecam parkingu firmy Apoka, napisał Piotr Huzar. Witam wszystkich. A co? Cześć Natalka, cześć, cześć, siema, siema, cześć Aman. Kiedy jakieś sim newsy? Widzę, że większość się stęskniła za sim newsami, wcale się nie dziwię, bardzo mi miło jest z tego powodu. Poczta Polska, w ogóle nie wiedziałem, że na lotnisku jest Poczta Polska, serio? Ktoś widział Pocztę Polską na lotnisku? Jesus Christ, nie wiedziałem. Kantor, oczywiście takie tradycyjne lotniskowe, wiecie, okoliczności, no nic takiego szczególnego. No bo mamy jakiś bank, mamy jakiś kantor, mamy jakąś InMedio, w którym możemy sobie kupić gazetę, papierosy, etc., etc. Jest poczta, jest? Ja nawet nie wiedziałem, że jest poczta, jeez. No i oczywiście tablice odlotów, przylotów, wszystko jest to samo. Siedzą sobie panie, mamy Soul Coffee, można kupić kawkę, mamy fajny baner, to bardzo fajnie zresztą wygląda, to bardzo ładnie ktoś zrobił, że lecisz z nami na urlop bezpośrednio z Gdańska, Dominikana, Meksyk, Grecja, Turcja. Choć chyba już, przyznam szczerze, to jest nieaktualne, bo do Dominikany one już nie latają chyba, Meksyk też chyba już nie. Tak mi się wydaje. Chyba nie, ale nie wiem, niech mi ktoś potwierdzi. Koszulka ACDC, proszę bardzo, pierwsza z koszulek ACDC. Tutaj mamy oczywiście odprawy, więc nawet... A nie, to nie jest... Miałem wrażenie, że to jest zanimowane, ale niektóre modele się różnią. Zobaczcie, modele ludzi, to jest fajne. Nie wiem, czy Drzewiecki testuje po prostu nowe modele, ale tutaj mamy przykład jednego modela, który nie wygląda zbyt dobrze. Wygląda trochę tak, jakby był posklejany z różnych części. A tutaj mamy model pani, która już tak źle nie wygląda. Oczywiście jak na model 3D z symulatora lotniczego. Więc tak się prezentuje być może nowy model gdzieś wprowadzony przez... Ona nawet gestykuluje tak, jak ja do tego mówię, więc zajebiście to zrobił drzewie. Nie no, żartuję. Aha. Dobra. Więc tak, może nowe jakieś modele ludzi wprowadza Drzewiecki, tego nie wiem, ale oglądamy sobie dalej. Tutaj jacyś państwo siedzą, tutaj mamy kolejne odprawy biletowo-bagażowe, check-in. Tutaj mamy nawet kolejkę, do czego? Pewno do Ryanaira, zawsze jest kolejka do Ryanaira, do Wizera, a do tych droższych linii lotniczych jakiejś takiej większej kolejki nie ma. I tutaj mamy bodajże odprawę tą taką, że nas sprawdzają. Kroksia też tu sprawdzali, tędy się przechodzi. Ups, wejdziemy tutaj do środka. Czemu wyszedłem poza lotnisko? O kurde, nie mogę wejść do środka? Halo? O patrz, tu jest jakiś... Co to jest, zbagowane? Patrz, nie mogę tutaj wejść do środka. Do odprawy bagażowej się nie... Dziwnie to... Co jest grane? Dlaczego tak się dzieje? Nie mogę wchodzić pod dach? Na kamerze dronowej nie można tego robić? Hej! Dlaczego? Norma... Nie można, wyrzuca mnie na górę, mnie wyrzuca. Ktoś pytał o link do Discorda, sprawdźcie, czy ten, co Nightbot teraz wrzucił na czacie, nie jest czasem aktualny. No i oczywiście druga strona, już po odprawie paszportowej, przechodzimy sobie na część restauracyjną. Pamiętam, że kiedyś leciałem, jak jeszcze piłem alkohol, to pamiętam, że leciałem nad straszliwym kacu z lotniska w Gdańsku i przyznam szczerze, że jedna z restauracji mnie bardzo mocno uratowała, ponieważ wypiłem piwo i napiłem się herbaty. Jednocześnie to pomogło. I nie wiem, czy pomogło piwo, czy herbata.
prawda. To już muszę się zapytać tych, którzy używają alkoholu, być może jedno i drugie, nie wiem, w połączeniu. Tutaj nie wiem, tutaj jest chyba rozszerzenie tego pirsu w jakimś tam stopniu, bo ja wiem, że pirs był rozbudowywany, chyba że to nie jest nowa część pirsu, a stara i ja po prostu totalnie nie wiem. Totalnie nie wiem, jak lotnisko w Gdańsku teraz wygląda, bo też nie będę wam ukrywał, że dawno, dawno temu leciałem z lotniska w Gdańsku. Tutaj jest zejście już do strefy oczekiwania, ale mnie wyrzuca. Gdzie wchodzę pod dach, to mnie wyrzuca. Tutaj chyba jest zejście do... Właśnie, tu jest zejście już do oczekiwania na samolot? Chyba tak, ale nie wiem, dlaczego mnie wyrzuca. Palarnię minąłem. O, przepraszam bardzo serdecznie. Nie wiedziałem nawet, że na lotnisku w Gdańsku jest palarnia, moi drodzy. Ups. Co tak ścięło? Dziękuję. Gdzie jest palarnia? AC/DC, kolejna koszulka AC/DC. Proszę bardzo. Nie będziemy liczyć raczej koszulek AC/DC. Ale już mamy drugą. Jak ktoś sobie będzie zapamiętywał, to luz. Jak myślisz, czy Drzewiecki zrobi Katowice Airport? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jakoś nie siedzę w planach Drzewieckiego, tylko drzewieccy wiedzą, co będą robić. Co będą robić. A więc tak wygląda terminal. Przyznam szczerze, że bardzo ładny. Jeżeli kogoś interesują taka imersja, czy takie okoliczności, to jak najbardziej może sobie za każdym razem odwiedzać taki terminal, choć wątpię, żeby to robił. Mamy bankomaty, proszę bardzo, jakie szczegółowe, jakie szczegóły. I nie wiem, czy to czasem nie ta restauracja mnie uratowała. Tak się dzieje, bo tu prawdopodobnie jest kolizja. Flying Bulldogs, miło ci powitać. Cześć Kroks, cześć wszystkim, cześć, cześć. Witam cię bardzo. Se pytasz? Oczywiście, że piwo. Najprawdopodobniej. Na większości polskich lotnisk są palarnie. Wiem, że w Szwecji byłem, w palarni szwedzkiej na lotnisku, w Malmę. Wiem, że tam mają takie kabinki, w której możesz się zamknąć i jarać do woli. Ale powiem szczerze, że zapaliłem jednego papierosa w tym dymie. Tak się wypełniło to dymem, że aż w końcu mi się wymiotować zechciało i stamtąd wyszedłem. Dojechaliśmy do końca terminala. Proszę bardzo. Tak wygląda terminal w Gdańsku. Zresztą bardzo, bardzo ładnie polecać tylko i wyłącznie z zewnątrz, oczywiście też rękawy, działające rękawy, bo już sprawdziłem, czy rękaw działa, powinien przynajmniej działać, zaraz sobie sprawdzimy, czekajcie, czy ja mam gdzieś tutaj flow, jest, wiem, że działał na 100%, jakbyśmy zrestartowali, słuchajcie sobie na szybko, tutaj okoliczności, to zadziała. Cicho bądź. Wylatowałem z Gdańska w grudniu. Jest całkiem podobne. No widzisz. Dobra, i mamy tutaj oczywiście schody dostarczone przez PMDG. Tak mnie to denerwuje, że oni tego nie zrobili. A w ogóle słyszałem, że PMDG nie będzie miał tabletu jednak. Co za typy, nie? W ogóle co oni odwalili? Nie wiem, jak można być takim... Jak można tak zrobić w ogóle? Zapowiadać coś przez pół roku i nagle powiedzieć, jednak nie. Jednak nie będziemy robić. Czy mi się zdaje, czy ja czytałem te informacje, to był fake, czy mi się zdawało, że ja czytałem taką informację, że... przepraszam, że tak off topic a propos lotniska w Gdańsku, ale czy ja mi się nie zdawało, że tam był jakiś aspekt, że oni tabletu jednak nie chujują? Komora gazowa to była, na zaś się dało napalić, żeby w samolocie się nie chciało bez kitu. Co myślisz o nowym FS 2024? Wiecie co, może zrobię jakiegoś sim newsa, w którym się do tego odniosę, bo ja nie będę tego oceniał. Znaczy, powiem tak, musiałbym być hipokrytą, żeby go oceniać, bo ja najprawdopodobniej bym na nim latał, nie? Jeżeli to ma być takie super fruper druper, jak oni zapowiadają, no to... raczej bym latał. Dobrze, i teraz odjechały te schody Jetway. No i działa rękaw. Chciałem tylko wam potwierdzić, że działa, bo tutaj coś było nie tak, że mi nie chciał zadziałać. Kroks, a sam elektryk naczelny jest z Danką? Jaki, co? A sam elektryk naczelny jest z Danką? A tego nie wiem, nie wnikam w byłego prezydenta związki osobiste. Środek Pirsu słabo odwzorowany pod względem układu ścian i przejść. Napisał Gawra. O, to ciekawa uwaga. Masakra, nie dość, że $70 chcą za 7 czy 7800, to jeszcze tableta nie będzie. Dokładnie, powinni tak, moim zdaniem, to powinni obniżyć cenę. Dobrze, mamy oczywiście naszą taką piłkę meteorologiczną, więc zawsze to jest taki punkt charakterystyczny,
charakterystyczny tego lotniska, że nawet sobie nie wyobrażacie, nie może zabraknąć tej piłki meteorologicznej. To jest jakaś baza meteorologiczna. Przyznam szczerze, że nie wiem, na czym, co tam jest w środku. Zapewne jakiś radar, który śledzi pogodę na lotnisku albo w okolicach lotniska. No ale fajnie to wygląda. Zawsze to jest taki charakterystyczny punkt lotniska w Gdańsku. Wiem, czego nie odwiedziliśmy. Lecimy, słuchajcie, do wieży. Witaj, Kroksiu. Cześć, Michał, R78. A są tacy, co na poważnie obrażą się na MS za MFS 2024? Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak i mam nawet na to swoją argumentację, więc no, wiecie, jeżeli chcecie, mogę ten wątek poruszyć przez chwilę. Ale nie będę w tym momencie zwiedzał lotniska, więc jak chcecie, to mogę poruszyć ten wątek, bo trochę się nad tym zastanawiałem. I to jest trochę nie fair, tak z mojej perspektywy. No wiecie, mnie będzie stać na to, żeby sobie kupić FS24. Jeżeli problemem by było to, jeżeli nie byłyby kompatybilne dodatki. Jeżeli nie byłoby takiej kompatybilności dodatków, że wiecie, macie na przykład 50 samolotów kupionych do MFS 2020 i one nie działałyby w MFS 2024, no to byłoby jak strzał w kolano, to znaczy najprawdopodobniej nigdy nie kupiłby nowego FS-a. Ale jeżeli twórcy tego MFS-a zadeklarowali, że, znaczy jeżeli Asobo zadeklarowało, że będzie kompatybilność dodatków z MFS 2020 z MFS 2024, to tutaj pierwszy problem nam znika. Dlaczego jest to nieuczciwe? Ponieważ mówiono, że MFS 2020 ma być rozwijany do przynajmniej 2030 roku. To jest, in my honest opinion, oni przyznali się w ten sposób do porażki. To jest trochę, to jest słabe, nie? Że oni się przyznali do porażki. To znaczy powiedzieli, przepraszamy Was bardzo, w 2020 roku wydaliśmy zły produkt, w 2020 roku ograniczyliśmy siebie samych, w 2020 roku zrobiliśmy produkt, który jest niedociągnięty i dzisiaj prościej jest nam napisać nowy produkt niż robić update'y tego starego produktu. Więc wiecie, no takie, to jest moje zdanie na ten temat, że to jest strzał w kolano, to jest przyznanie się do porażki. I to też, wiecie, z drugiej strony my dzisiaj będziemy, ja będę to krytykował przez jakiś czas, bo myślę sobie, że to jest nie fair, bo będę musiał wydać kolejne pieniądze na to, żeby kupić MFS 2024. Ale z drugiej strony, jeżeli mówić o perspektywie czasowej, i sobie pomyśleć o tym w kwestii stabilności, to być może będzie to stabilniejszy produkt. Tego nie wiemy. Wiemy, jaki jest MFS. Wiemy, że on nie dogaduje się z nowym sprzętem. Ludzie potworzyli komputery z NASA, ludzie mają najnowsze karty graficzne i mają stuttering z karty graficznej albo z procesora, gdzie nie ma już, to jest high-end sprzęt i nie ma już wyższej możliwości. No to jeżeli, to na pewno problemem nie jest komputer, tylko problemem jest aplikacja, którą odpalają. I problemem jest MFS. Ja nie wiem, jak został ten MFS stworzony. Nie znam się, nie jestem programistą, raczej nigdy nie będę. Ale jest ograniczającą aplikacją, musicie to przyznać. I jeżeli FS224 miałby tę kwestię rozwiązać, why not? Moim zdaniem jest to skok na kasę, mogliby po prostu zrobić update i tyle. No, okej. Okay. Moim zdaniem to jest, to już czytałem, jak mogliby to jako dodatek wydać. No nie, no właśnie to jest ten argument, o którym mówiłem wcześniej. Ale MFS będzie nadal rozwijany. Ale póki co nie wykluczają wsparcia 2020. Jak nie spełnią obietnic, to będziemy wtedy dyskutować. Aha, jakby kupcom 2020 dali zniżkę 90% na 2024, to byłoby spoko, myślę. To po co wtedy ten nowy produkt? Nie zarobiliby na nim. A ja powiem tak, powinni zrobić global mesh do MFS i zrobić samolot czy śmigłowce i pojazdy lotniskowe, a tak trzeba kasę wydawać. Kroks to jest oficjalnie przyznanie się do tego, że byliśmy wszyscy uczestnikami bety, czyli MFS 2024. No to mniej więcej to, co powiedziałem. Oprócz tego podczas Flight Sim Expo zapowiedziano, że nowa odsłona symulatora lotniczego będzie wymagała pobrania tylko niezbędnych plików. Większość zawartości ma znajdować się w chmurze.
To jest jakiś plus, bo to MFS waży coraz więcej i nie widać końca. Mam nadzieję, że samoloty przejdą, bo to jest jedyny problem. I problemem będzie miejsce na dysku, ile to wszystko zajmie. No właśnie to jest to, co pisał Marek, że najprawdopodobniej więcej rzeczy będzie w chmurze. Krox, podobno MFS 2.24 ma być 4-5 razy wydajniejszy od poprzednika. Właśnie o tym mówiłem, że skoro ma być wydajniejszy, to luz. Krox, mam pytanie odnośnie New Sky. Będzie działać na Maca? Proszę, to ważne. Nie mam zielonego pojęcia, nie jestem twórcą New Sky'a. Krox, oby się nie okazało, że w 2026 będzie do kupienia nowy kolejny po 2024. Tego się boję. Tego się boję, Piotrek. Witaj, Krox, i witam wszystkich. Foyer, siemaneczko. Jeśli faktycznie będzie kompatybilność ze wszystkimi dodatkami i będzie dobrze zoptymalizowany, to kupię, ale nie wiem, czy w dniu premieru, napisał Kasper. Ale będzie pokazana migracja zwierząt, o której kiedyś wspomniałeś. A mówiłem, że to będzie. Kiedyś o tym rzeczywiście wspominałem. To, co chcą wprowadzić 2024, nie byłoby możliwe do wrzucenia jako update. No otóż to, no tak, tak, że wyprowadzajmy z błędu ludzi. Ja nie mam takiego, wiecie, konkretnego, jestem za, jestem przeciw. Jestem gdzieś po środku i myśląc sobie o tym, no nie wyraziłbym opinii, no mogę sobie tam myśleć, mogę w SimNewsach mówić o tym, co mi się podoba, co nie podoba, bo to można rozgraniczać tylko na zasadzie plusów i minusów, ale nie można od razu skazywać tego na porażkę. Poznacie ich po oczynach, no nie ma innej możliwości. Wejdźmy sobie do wieży, wracajmy do Gdańska, do lotniska w Gdańsku. Ciekawy wątek, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, co mnie nie było, a pojawiło się coś, co chcielibyście, żebym skomentował, to śmiało. O, zajebiście to, jak zawsze. Ten jaki jogin, nie? Tak cały czas siedzi. 20 lat już tak siedzi. Ale super, zobaczcie to. Ale fajny szczegół. Ktoś chyba ma jakieś zacięcie baristyczne. Godzina się nie zgadza. Ale jest płyta lotniska w Gdańsku chyba, z tego co myślę. Fajne, ja lubię szczegółowość wież od Drzewieckiego, to zawsze fajnie wygląda. Tutaj siedzą sobie ludzie, proszę bardzo, pani się zastanawia nad życiem dalej. Mamy automat z kawą, mamy mikrofalówkę, mamy kubki, drzewiecki design i w każdym jest jakiś inny baristyczny wątek. EPGD, FPS friendly 100%, jeszcze poczekamy na dobrą poprawę bugów i będzie miodzio. Zaraz wrócę do tego wątku, o którym Lubson pisałeś, bo to jest bardzo ciekawe. Jeszcze obciążymy to lotnisko trochę mocniej. Dobrze, mamy wieżę zrobioną. O czym zapomniałem? Aha, easter egg kroksowy. Czy ktoś już znalazł easter egg kroksowy? Dajcie znać na czacie, to wam pokażę, gdzie jest. Sprawdź taxiway A4 przed Apron 5. O Jesus, teraz mi dałeś zagadkę. A4 przed Apron 5. No nie wiem, to jest tu? O to ci chodzi? Choć mam wrażenie, że zdjęcie satelitarne tak średnio wygląda. A4 przed Apron 5. Nie wiem, chyba, że gdzieś tutaj. Dobra, mniejsza. Słuchajcie, chyba raczej nikt nie znalazł jeszcze, znaczy jedna osoba znalazła, proszę Państwa, easter egg z kroksiem. Jak sobie wejdziecie na przystaneczek PKM, Czekaj, zmniejszymy. To tutaj musicie się przyjrzeć pewnej kwestii. Czy ktoś dostrzega tutaj easter egg?
Widzicie czy nie? Jest bejba Crazy'a. Kroksowo bejba, tak jest. Ktoś na Wojano jedzie? Proszę bardzo, to jest Kroksowo bejba. Słuchajcie, to bardzo mi dziękuję Timowi Drzewieckiego za to. Wiecie, to jest nic, tak szczerze, z perspektywy całego tego lotniska. Ale wiecie co, to jest takie jakieś spełnienie jakiegoś marzenia. Ja wiem, że to jest tylko Kroksowo bejba i to jest jeszcze w takim humorystycznym zacięciu, że wiecie, it's gonna crazy. Pamiętacie nasz występ na Eurowizji, jeżeli ktoś nie kojarzy, it's gonna crazy bejba. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Zapewne to było robione w tym czasie, gdzie mówiłem o tym na kanale. Ale to jest taki... Słuchajcie, no ma fajnie się marzonka małe spełniają. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo twórcom lotniska w Gdańsku za to. I mi jest zawsze miło, jak coś takiego widzę, zwłaszcza u takiej legendarnego studia, jakim jest Drzewiecki Design i u ludzi tam pracujących, że oni też dostrzegają kroksowy kanał gdzieś. Więc jeżeli coś takiego jest i coś takiego widzę, to jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Zauważę, że nikt inny takiego easter egg nie dostał. Tego nie wiem, czy nie dostał, nie mam zielonego pojęcia. I proszę bardzo, jeżeli ktoś chce jechać do Kroksowo Bejba, czyli do Bojana, to zapraszam bardzo serdecznie, teraz PKM-ka podjechała. Zobacz na kierunek w drugą stronę. Wiesz co? Czekaj, chyba jest ten sam. Kroksowo Bejba. Tak, tak, z jednej i z drugiej strony jest to samo. Już nie wymagajmy, żeby tutaj było coś więcej. Ale tu mnie zastanawia, jedna rzecz mnie zastanawia, co to jest? Gdańsk Solo. Przyznam szczerze, że szukam w głowie easter egga niezwiązanego z moim kanałem, ale Solo, ktoś kojarzy? Co to jest to Solo? Nie pamiętam w kontekście MFS-a, nie pamiętam w kontekście Gdańska, nie pamiętam w kontekście innego Solo! Rzeczywiście! To jest tekst bejba i solo tą samą Muszę to żonie wysłać. Okej. O Boże Święty. Ja mówię, o kurwę chodzi. Han Solo, co szukałem w głowie. Hans Klos, kurwa, co jest grane? Kroks Eureka, bez kitu. O Boże, tego się nie spodziewałem. Solo, Crazy Bejba, proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie na lotnisku w Gdańsku. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jaka cena lotniska? W opisie masz link, ale z tego co dobrze pamiętam, 22 euro. Nie włączę Bejba, bo mi, słuchajcie, ściągną prawa do tego filmu, a nie chciałbym. Dzięki za 82 łapki, by the way, dzięki. Bardzo miły powrót, widzę, że jest 126 osób na streamie. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Czy są zrobione przyloty? Przyloty? Arrivals, przyloty. Nie, przyloty chyba nie są zrobione. Nie, przyloty nie są zrobione, z tego co widzę. Chyba jest to zabudowane i chyba w środku jest pusto. Jakiś bug jest z tym wychodzeniem, że nie mogę wejść do środka czegoś. Czekajcie, muszę ściszyć trochę, okej. No. Teraz tak, jeżeli chodzi o klatki, bo tutaj padło pytanie o klatki. Ktoś mi chyba albo zadawał, albo stwierdził fakt. Jestem mega zaskoczony, bo jeżeli byśmy sobie weszli w... Czekajcie, developers mode, apply, gdzie to się robiło, option, tools, nie, editor, dev mode, file, camera, help, co, debug, display FPS. To są bardzo dobre klatki. Raczej mnie nic tutaj nie ogranicza, więc mam 55 klatek, to jest bardzo dobry wynik. To, że tam jest na czerwono w prawym górnym rogu, absolutnie nie bierzcie tego sobie do serca. 55 klatek, mega dobry wynik, a nawet dochodzi do 60 klatek, więc optymalizacja lotniska, wow,
Aż jestem zaskoczony optymalizacją lotniska, ale żeby troszeczkę dowalić, możemy... Nie metar. Czekajcie, muszę to zmienić. Możemy wziąć sobie jakąś cięższą pogodę, bo na razie jesteśmy bez chmur. Cloud, Epic Cloud, Cloud, Double Cloud Stack, czekajcie, Broken. Nie. Jakieś takie mocne chmury chciałbym, albo deszcz najlepiej. Czekajcie. Heavy rain. Dobra, powiedzmy, że jest to ciężka pogoda. Bo jest bardzo dużo warstw chmur, wiecie, jest dosyć duże obciążenie, jeżeli chodzi o okoliczności. No i to wszystko jest tak, że cały czas mam około 60 klatek, dropy są do 15. Do 50, ale pieprznąłem teraz, do 50. A jeżeli byśmy jeszcze jedną rzecz wyłączyli, bo mnie zastanawia zawsze współdziałanie multiplayera, albo inaczej, oddziaływanie multiplayera na klatki. Wyłączmy multiplayer. No i dobra, jest podobnie. Jest podobnie. Więc mocniejsze komputery nie mają się czego obawiać w zupełności, bo to jest 60, nawet dochodzi do 65 klatek. A w dropach to jest do 50, więc jest spadek 15 klatek, ale to też w zależności od miejsca zapewne, w którym stoicie. Że to nie jest też tak, jak się zbliżymy bliżej, no to jest 50 klatek, tak? Gdzie bliżej tutaj jakiegoś sprzętu, no to spada. Jeżeli możemy, ktoś mi napisał, dawaj śnieg. Oczywiście, że dam, żeby nie było, że ten. Adrian Adi, dzięki za suba. Snow, czy my mamy jakiś snow? Winter sky, low visibility, snow storm. Snow Flurry, Epic Snow Storm. No niech będzie. Powiedzmy, że jest śnieg. Nie no, light. Słuchajcie, nie ma żadnego problemu z klatkami. Jak włączyłeś multi, to cię z tarasu widzę. Hejka Kroks. Kroksiu, dobrze cię widzieć i słyszeć. Kapitan Biały, cześć. Dawaj śnieg, dałem śnieg. Hej Kroksiu, cześć Grzegorz. Thunder, jest więcej FPS-ów. Znaczy mam wrażenie, no jest więcej FPS-ów niż jak jest Clear Skies, nie? Czy jak jest Live Weather. Jak jest Live Weather, jest mniej FPS-ów. Paradoksalnie. Także tak, słuchajcie, no nie widzę minusów. Znaczy, ja jestem, wiecie, że ja jestem szczery pod względem opinii a propos deweloperów, tak? Czekajcie, wyłączymy ten FPS mode. To było w opcjach, w debugu to było. Ja jestem bardzo uczciwy w kwestii ocen lotnisk. To znaczy, jeżeli mi się nie podobała Warszawa, gdzie wszyscy ją chwalili, to mówiłem szczerze, że mi się nie podoba Warszawa. Jeżeli mi się nie podoba jakieś lotnisko, mówię szczerze, że mi się nie podoba jakieś lotnisko. I nie mówię tego ze względu na to, że to jest Gdańsk. Oceniam to jako lotnisko po prostu, kolejne lotnisko od Drzewieckiego, czy kolejne polskie lotnisko. I powiem tak, design śliczny. Jakieś niedociągnięcia są. Klatki znakomite. Jeżeli chodzi o wydajność tego lotniska, to wydaje mi się, że to jest jedno z lepiej zoptymalizowanych lotnisk od Drzewiecki Design od dawna. Że w ogóle oni cały czas gdzieś tam naprawiają w swoim kodzie, czy w swojej grafice. Cały czas się rozwijają. To jest super, że oni tą optymalizację doprowadzają do perfekcji. To też będzie dobrze świadczyć o tym, jak będą robić jakieś większe lotniska, typu na przykład Warszawa, jeżeli kiedyś się zdecydują na robienie Warszawy. Taki aspekt sentymentalny, spoko, bardzo, bardzo się cieszę. Aspekt osobisty, dziękuję za easter egg, to było naprawdę miłe przeżycie. It's gonna crazy, baby, kroksowo, jest super, dzięki. Kroksiu, ja uciekam jeszcze raz bez kokieterii. Fajnie znów cię widzieć i słyszeć, pozdrawiam, cześć. Dodaj jeszcze FSLTL. No tak, no jeżeli byśmy dodali do tego jeszcze FSLTL, to byśmy już obciążyli to lotnisko w 100%. Możemy dodać FSLTL, ale z drugiej strony FSLTL nie jest standardem. To znaczy z FSLTL-a korzystają ludzie, którzy naprawdę już się bawią dodatkami i FSLTL nie jest must have, nie? FSLTL jest dodatkiem, który możesz, ale nie musisz mieć. Proponuję coś zrób porówno z pogodą, lekki deszczyk z błyskawicami. Nie będę już chyba kombinował z pogodą. Zobacz, czy jest śnieg w terminalu. Okej, sprawdzę, czy jest śnieg w terminalu. Weather, redder, rain. Nie rain, przepraszam, snow.
Snow, po prostu. Dobra, mamy snow. Nie ma! Nie ma śniegu w terminalu. Nie ma. A był? W której scenerii był śnieg w terminalu? Bo ja nawet przyznam szczerze, że nie wiem. Nie, nie ma śniegu w terminalu. Ale ładnie to wygląda. Ten widok jest przekozacki. A jakbyśmy zmienili tutaj troszeczkę godzinę. Mamy tutaj time? Mamy. Okej. Okay. I jeszcze lotnisko nocą. No, oświetlenie też robi wrażenie. Robi wrażenie to lotnisko nocą. Ajajaj. Znaczy przynajmniej terminal, słuchajcie, przynajmniej terminal robi to, bardzo ładnie jest to zrobione. Ma klimat. Ma klimat. Z tej strony również. Wow, słuchajcie. Nawet pociąg jest oświetlony, słuchajcie. A, ślicznie to wygląda. Słuchajcie, no trzeba oddać, ładnie to wygląda. No, jest naprawdę ślicznie. Jest naprawdę ślicznie. Jak oświetlone są taxiway, ja to też z drugiej strony sobie spojrzę. Jest git, dobrze. Fajnie. A ten hangar jest też oświetlony? Sobie przyspieszę troszeczkę. Też jest oświetlony. Chłopy pracują dzień i noc. Może jakiś spot z widzami na FPGD? A czemu by nie? Można, śmiało. Ja już miałem spot z widzami na FPGD, tylko że nikogo nie poinformowałem, bo mnie poinformowano i mnie zaproszono. Dobra, ładnie. W ogóle z tej perspektywy z terminala bardzo ładnie by wyglądał wschód słońca, wydaje mi się. Bo pamiętam, że jak kiedyś startowaliśmy rano z Gdańska z żoną, to zajarałem się wschodem słońca, tylko musiałaby być pogoda inna. Czekajcie, zmienię pogodę na live weather, ok? I z tego co pamiętam, to tutaj zdecydowanie tak. To jest piękny wschód słońca. Tu jest piękny wschód słońca, tu fajnie to wygląda. Światełka powinny zgasnąć w pewnym momencie. Tak, gasną. O 4:10, nie. 4:25, coś takiego. Ładnie, słuchajcie, pięknie to wygląda. Pięknie, tylko latać. No i oczywiście zachód słońca po drugiej stronie. Ale te cienie. Zobaczcie, jak te cienie działają. Co to za aplikacja do czasu i pogody? To jest Flow Pro. Przepraszam, że będę tak teraz miotał, ale tak jeszcze godzinkę sobie pomiotam, także dajcie mi chwileczkę. To kozacko to wygląda. Czekajcie, obrócę się trochę. Widzicie ten cień, który tu przychodzi? Odbija się ten... Te belki się odbijają. Wow! Freakly, 5 zł. Witam, witam i o zdrówko pytam. Cześć, dzięki Freakly za piątaka. Dzięki, jest, bo musi być. Dzięki, dzięki. Ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie. No nic, moi drodzy. Zaprezentowałem lotnisko w Gdańsku, żeby nie było. Pewne rzeczy i okoliczności muszą być na kanale, nieważne czy mam problemy czy nie. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Mam nadzieję, że się cieszycie i że niedługo się spotkamy może. Mam taką nadzieję, że jeszcze postreamujemy. Może coś polecimy tak w międzyczasie. Może jutro coś... Jutro może nie, ale... Znaczy nie wiem kiedy. Byśmy coś polecieli. Co sądzisz o przedsprzedaży MD-11 od TFDI? Maverick, chodzi ci... Ale czy coś się stało z tym MD-11 od TFDI? Bo ta przedsprzedaż była prowadzona już dawno temu. I teraz się zastanawiam, czy coś się stało, czy tak po prostu pytasz. Hej Crocs, mam od jakiegoś czasu w końcu nowy komp i super się sprawuje. Powodzenia, jeśli masz problemy, wszystko się na pewno ułoży. Dzięki Mateusz, ja też mam taką nadzieję. Jak dla mnie możesz miotać.
Nie. Czyli może być tak, że się doczekamy szybciej nowego MSFS niż PMDG 777. Alan, jest to całkiem prawdopodobne. Coś tu pisaliście jeszcze? A, pokaż gazetki w kiosku. Spoko, spoko. MD-11 jest po prostu za drogi, moim zdaniem. Czy MD-11 ma jakiś, nie wiem, czekajcie, co oni tu... Chcecie, to wam pokażę kolektor z czat, bo ja jestem, ja kupiłem tę betę. Ja mam dostęp do MD-11, widzę, jak on się rozwija. Chcecie, to wam pokażę, jak on wygląda. Kroksa, co myślisz o Aircraft and Avionica Update 2? Testowałeś 747 czy 787? Nie, nie mam zainstalowanej bety. Słuchajcie, ja mam w TFDI Design wykupiony tą betę. Samolocik wygląda dosyć fajnie, więc ja nie wiem, wiecie, to jest samolot bardzo zaawansowany. Jak oni tu pokazują kwestie związane z tym, jak skomplikowane on ma systemy, to sobie myślę, że cena jest warta świeczki. A miałeś okazję sprawdzać update 2 do ATR-a? Chodzi ci... Nie, nie miałem okazji sprawdzać, od tamtego momentu nie latałem. Poziom wykonania tego samolotu wygląda naprawdę kozacko, więc wiecie, no cena jest subiektywna. Ale już to zaaplikowali do normalnej wersji, nie potrzebujesz bety. Aha, to już wypuścili update. Okej. Dobra, to... to czekajcie, ja zaraz odpalę 747 na szybko. Tego nie widziałem. Kurde, jak ja już jestem zajarany tym MD-11. Ładnie to wygląda. Bardzo ładny samolot. Dobra, do mnie zaskoczyliście teraz. Czekajcie. Avionics and Update 2. AAAAU2 MFS. Muszę sobie wpisać. Asobo Studio Working Title. Dobra. Co oni tu zrobili? Garmin G3000, blablabla. Kiedy to było? 12 maja. To raczej nie to, nie? Nie mogę tego znaleźć teraz. Czekajcie, FS Elite. Wejdę sobie na FS Elite. Którego to było? Macie gdzieś datę? Jeszcze Salty nie wydało moda do 747. Nie wydało jeszcze. Myślałem, że wydało. Dzięki za 100 łapek. Teraz trochę poczekamy, aż MFS wejdzie do menu. 22 czerwca. Okej, dzięki. Okej, teraz tak. Czekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Wystartujmy sobie z Gdańska 787. Oho, ma tam MD-11 testowe. Agromarian, siemano. Tak samo, to wiem, Michał, to wiem, to jeszcze byłem wtedy. Już muszę spojrzeć, jak bardzo zepsuliście rating linii na New Sky'u.
Czekajcie, czekajcie. O, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Słuchajcie. Nie, jest dobrze. 9,75. Kurde. We are the best. Jest dobrze, proszę państwa. Jest dobrze. Lotów mało, ale jest dobrze. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy Dreamlinera. Tylko wiecie, ja nie wiem, czy ja nie mam zainstalowanej na niej... Może masz jakieś przecieki, jakie kolejne scenariusze planuję. A może mam, może nie mam. Wiesz, wielu rzeczy nie mogę mówić. Tak jak nie wierzyli mi ludzie, jaki Gdańsk w tym roku, jaki w Gdańsk. Nie, nie będzie żadnego Gdańska. Kroksu, co ty gadasz? Serio? Nie. Że ja mam, kurde, mod od Heavy Division i ja nie wiem, czy to jest, czy to będzie dobra próba. Zrobimy inaczej. Jeszcze raz. Developers on off. Apply. Tools. Aircraft Selector. 747. Powiedzmy, że Asobo. Load. Lubski, cześć, miło Cię widzieć, wracasz do nas? No, jakoś tak będę powoli coś tam robił. Czy obejrzę z miastu MFS 24? Wiesz co, ja go, tak szczerze, to ja go oglądałem, nie? Surprise, motherfucker. Freakly, 5 zł. Nie przejmuj się, my rozumiemy, że live nie są tak ważne jak rodzina. No właśnie, dzięki Freakly. Dzięki, dzięki. Okej. Okay. To mówicie, że 747... Dobra, co się tu zmieniło? Ja nie mogę znaleźć... 22 mówicie. Ja pierdzielę. Na pewno to było 22. A jest, dobra, mam. Garmin Aircraft 747. Co on przeszedł? Okej, okay, klatkowo jest w miarę. Wizualnie full FMD synaptic page indicator, ACAS CDU apporting alternate version with customer blah blah blah, advanced VNF configuration with Econ selected modes, fully featured auto travel system with core IT models, functionality and communication from the MFS. Bla bla bla, RNAP, RNP, ANP indicators. Revised in... Okej, okay, zmienili flight model w nim. Support for hydraulic pressurization system. Okej, okay, czyli samolot powinien jednym słowem. Czekajcie. Powinien być inny model lotu tego samolotu teraz. Usunę Heavy Division. No. I teraz zachowuje się ten samolot, jakby naprawdę ważył tyle, ile waży Jumbo Jet. Naprawdę. Choć to trochę nierealne, że poszedł tak mocno do góry z taką prędkością. Dźwięki się zmieniły? Mam wrażenie, że tak. Streamujemy. Klapy. Dawaj beczkę, zobaczymy, czy jest realizm.
Nie zrobisz beczki. Nie zrobisz beczki. O kurwa, teraz go nie opanuję. Nice. Może nie jest to PMDG Heavy Division. Nie jest to PMDG Queen of the Skies, przepraszam. Okej. Okay. Przepraszam, to jest tylko próba, nie bierzcie tego na serio. Z zewnątrz klatki żre. Nice. Zastanawiam się, co zmienili w komputerze pokładowym. Czekajcie, zrobimy jeszcze jedną próbę. Nie wiem, czy wam się chce jeszcze ze mną posiedzieć chwilę. Możesz już usunąć Heavy Division, spoko. Heavy Division mod to masz normalnie do wyboru osobny samolot z dopiskiem HD. Zaraz jeszcze to sprawdzę. Chcę wpisać, zobaczyć jak się zachowuje Elnaf i Vinaf. Jakąś randomową trasę wpiszę. Jeżeli mogę, będę mógł w ogóle na stanowisku. Znaczy na pasie. Mam nadzieję. Na razie się musi wczytać. No dawaj, chłopaczku. Aircraft Selector 787. Aha, Asobo Studio. Tylko, że ja mam chyba zrobione tak, że Heavy Division jest nakładką na Asobowy, niestety. A będzie tak teraz brzydko było, będzie tutaj, nie wczytywało się. Pytanie, jaki samolot mamy tutaj? Dobra, jest Jumbo, ale klatki z zewnątrz są złe w nim. Coś tutaj nie gra. Tak się stęskniłem za tobą, że mogę siedzieć z tobą do rana. Ojej, dziękuję ci bardzo, Pitbi. Dzięki, to bardzo miłe. O kurwa, tu goleń jest. Ej. Mogę wejść do środka? Okej, dziękuję. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ale chyba najkorzystniej by było po prostu wyjść. Musicie dać mi chwilę, bo zmienianie za pomocą Aircraft Selectora jest niezbyt fajne. Oj, jejeje. No to co, możemy coś ten, jutro polecimy. Jutro to będzie ciężko polecieć cokolwiek. Ja jestem raczej mnie nie będzie w chacie. Może w nocy coś. Zobaczymy. Coś zaplanujemy w najbliższych dniach. Coś zaplanujemy w najbliższych dniach. Teraz, zanim on wyjdzie. Zróbmy to tak. I wlej. I ładnie trasę trzymał, na podejściu też ładnie wszystko załapał i podchodził. Wiecie, no z drugiej strony, ja już chyba to mówiłem w którymś Simniusie, że no working title, jak się za coś bierze, to raczej robi to dobrze. Znaczy, chyba nie zawiedli nas w ogóle wcale. Teraz jakieś nowe airlinery mają wyjść do MFS może? Tego nie wiem. Wiem, że chyba A300 od Inibuilds ma wyjść. Tak.
Dobra. Okej. Jesteśmy już w samolocie. Włączymy sobie wolant. Opa, pa, 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 pa. Initre. Zepieprzyłem. Powiedzmy, że polecimy sobie z Gdańska w kierunku Krakowa. To mój taki standardowy test. Runway 29. Flight number, obojętnie, KRO69. Okej. Road. Departure, arrival. Departure, dobra, Simbrief. Simbrief jest najlepszym rozwiązaniem. New flight. EPGD, PKK. Dobra, obojętnie. Tylko trasa jest potrzebna. Irlun tu hotel. Okej. Road. Irlun tu hotel. Następnie mamy N133. Co? Ciekawe... Aha, okej. Negów. M66 kukam. No i tam od kukam już nie jest istotne, bo raczej nie dolecimy. Performance. Zero fuel weight obliczył. Rezerwę nie, bo musimy mu wpisać powiedzmy, że 2 tony. Cruising altitude. Wpiszmy mu, no nie wiem, 360 na przykład. Cost index 80. Execute. Thrust limiter. Dobra, powiedzmy, że take off tu. Take off, klapy dziesiątki. Center of gravity. Runway position. Nie wiem, nie pamiętam, jak to się robiło. Ok, teraz się zrobiło. 146, 157, thrust limiter. Dobra. VNAV 360, transition altitude 65000. Dobra. Tu się wszystko zgadza, tu się wszystko zgadza. Znaczy tak średnio się zgadza, ale staram się na szybko przetestować. Ok. Procedury odlotowej nie dał. To jest śmieszne, że nie ma procedury odlotowej, chyba że dlatego, że nie ma pasa. Road. Lex. Teraz powinno się wszystko zgadzać. Ała, nie ścinaj, ała. Dobra, teraz jest procedura odlotowa. Ok, ustawmy sobie 360. O, za daleko! Ok, tu dajmy 250. Uzbrojmy mu VNAV i LNAV. Ok. EPBL do Bojana, tak. Klapy dziesiątki są. Dobra, jedziemy z Kroksem. Up. I dajmy mu od razu autopilota. Jest autopilot.
Jak on się będzie zachowywał? Na autotraście na pewno jest. Flight Directory ma włączone, jest wina w LDAW. Teraz zacznie się rozpędzać do 220. Zgodnie z procedurą zresztą. Klapy piątki. Klapy jedynki. Ła, straszne klatki są w nim. Dobra, i on się zaczyna, wznosić. Nice. To lecimy sobie do procedury, zobaczymy jak on zawróci. Też jest ważne, żeby sprawdzać takie rzeczy, czy się trzyma trasy, czy się nie trzyma, bo one czasem potrafią fisiować. Fuel X-Fit Config, nie wiem o co mu chodzi. A propos... Ale nie wiem, klatki są do wydupczenia. Okej. Mam nadzieję, że on powyżej tych 220, bo my cały czas na klapach jedynkach będziemy lecieć. Karolina, ten 747 jest defaultowy. Okej, zaczyna zakręcać, jeszcze nie. Okej. Ustabilizował sobie lot. 6000. Ile on wznosi? Nie ustabilizował. 2400, 2500 cały czas wznosi. I ładnie zaczął zakręcać po trasie. No to working title, taki danie specjalne working title, to jest rzeczywiście, że on się po tej ścieżce trzyma. Ciśnienie standardowe, dajmy sobie na hektopaskale. To co, lecimy do tego Krakowa, jak już, że mlecę do tego Krakowa? Tylko za dużo paliwa. Ładnie to zrobił. Tylko, że klatki są przerażające. A miała być prezentacja lotniska. No przecież była. Tylko zmniejszymy trochę mu paliwa. Jeżeli się nie pogniewa, że robię mu to tak. Nie wiem, o co mu chodzi z tym X-Fuel. X-Fit. Chyba, że to chodzi mu tutaj. Nie. Dobra, nie wiem, totalnie nie wiem, od czego jest ten komunikat. Nie jestem na multi, mogę włączyć multiplayer, jeżeli ktoś by chciał się dołączyć. Multiplayer on. Proszę bardzo, już teraz jestem. Europa Północna. Ok, flaps up. Paliwo źle rozłożone na zbiorniki. Już zniknęło. Cyk. A, bo to Pejteros ma też streama. Zapomniałem o Pejterosie. Bo on coś nie chce. A tam musi mieć 250. Jest. Okej. Ma gdzieś tu, tak, ma na 100% landing lights. Runway turn off, taxi, take off. Dobra, 7, dobra.
Beacon both, navigation lights on, strobe lights on, wing logo możemy wyłączyć. Wingi możemy zostawić w sumie. Dobra. Będzie w A380 na Xbox? Nie wiem. Krox, to teraz zobacz na zachód, jaka ekipa zbliża się do Gdańska. Wiesz co, ja nie widzę tego. Oni są chyba na innym serwerze. Chyba są na innym serwerze. Przynajmniej ja ich nie widzę. Ale miło, 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 miło. Panowie sobie latają. Słuchajcie, no nie mam żadnych wątpliwości co do tego 747, że to bardzo fajnie wyzdrzy, jak to mówią Kaszubi. Bardzo dobrze się to spisuje, jak na razie. Europa Północ. No ja jestem na Europie Północ i ich nie widzę. Ja ciebie tylko, Lubson, widzę. Widzisz, po prawej stronie ciebie widzę. Ale reszty nie. Mam wątpliwości, czy lecieć do końca, czy gdzieś przerwać. 747, taka trasa powinna być szybka. No to widzicie, wy mnie widzicie, ja was nie widzę. Przetestuję sobie tego 747, zaciekawił mnie. Cześć, Jan Bendy, siema, siema. Parę lotów na 747, naprawdę gites. Cieszę się, Funga. Krox, czy jak wyjdzie A380, to robimy lot z Los Angeles do Dubaju lub tego typu? Pewnie, czemu nie? Lot live z tobą i dolatuje właśnie do Brukseli 737. A, Mareczek się nauczył 737. Bardzo się cieszę, Marek. A wiesz, Kroksiu, że mamy Flow na Xbox? Tak, wypuścili Flow na Xbox? Super. Dobrze, dobrze. Fajne narzędzie, co? Lorento, musisz je włączyć w ustawieniach. O, teraz widzę Peitera, Rafika, Dedyka, Lubsona. Kucy, dzięki za suba. Mavericka, Pioto, Wojciecha, Mateusza T. widzę. Teraz mi się dopiero wczytali ludzie. A z jakiej to okazji 747? Dla testu, bo wprowadzili AAU2, czyli Avionics and Aircraft Update, czy Aircraft and Avionics Update 2, gdzie 747 naprawdę zaczął dobrze latać. No ma on radar terenowy. Opa. Tego nie wiem. Raczej nie wczytał się teraz. Radar pogodowy. Też nie wiem. Dobrze, będzie trzeba jakieś podejście tam przygotować. Rafał, cześć. Nie jest funkcjonalne. ...122 800. Jest. Klapy złożone. Złożone. No kurde, jak po sznurku idzie. Terenowy radar ma. A, no to dobrze. Pewno musimy być bliżej gleby. Mi się wydaje przynajmniej. Mijamy jakiegoś ATR-a. Po lewej stronie. Pozdrawiamy. Wznosi fajnie, bo to jest 1500-1400 wznosi cały czas na minutę. Ma jakiś tam ustalony przez nas cost index, który chyba wcześniej nie działał w nim. Zaraz będziemy nad Grudziądzem. Kurde, sztos. Jeszcze Dreamlinera będzie trzeba przetestować. Może zrobimy jakiś dłuższy locik Dreamlinerem. W Krakowie nie wiem, jaka jest pogoda. Czekajcie, gdzie ja tu miałem? Ej,
Wait a moment. Metar. Czy możemy tutaj znaleźć metar? Normalnie to by... Ups, przepraszam. Metar. Metar Kraków. Jest normalnie. 250 na 10, czyli na 2,5 lądujemy. Scattered. Broken. Tam w Krakowie jest jakiś deszcz gigant. Lekko pada, chyba mocno, kurde, jak tam widziałem, widoczność jest mocno ograniczona. Departure Arrival, Index, Arrival, ILS 2.5, przez Kukam 3 Golf, Transition Bavzi, niech będzie, Lex, nie, spokojnie. I jeszcze mam jedną zastanawiającą mnie kwestię. To znaczy, czy on posiada... Co? Top of Descent. Czy ktoś już testował? Ups, chyba się zawiesiło coś. No, mamy ścinkę. Ciekawe, czy się odwiesi. O dobra, odwiesił się, dziękuję. Chciałem zobaczyć na... Jest, Top of Climb, Top of Descent. Zgadza się. Nie pamiętam za cholerę, czy wcześniej to działało w 747. Proponuję diver do Rzeszów. Do Rzeszowa. Nie, polecimy do Krakowa. W trudnych warunkach będziemy lądować. Ja zawsze jak testuję samoloty, to ląduję w trudnych warunkach, tak żeby się zniechęcić od razu. Posiada, działa. Dobrze, fajnie, fajnie. Mi się to bardzo podoba. Mi się to bardzo podoba. Zobaczymy, jaka jest logika. Jak zastosowali logikę zniżania w tym komputerze pokładowym. Bo to też dosyć istotne. Wcześniej nie działał, tak myślałem, że wcześniej nie działał. Salty to wprowadził chyba jako pierwszy. Zgraja ląduje w Gdańsku. Fajny cichutki jest, nie? Z tego co pamiętam, to można jeszcze mu zupdate'ować dźwięki. Nie wiem, czy FT Sim robił do niego czasem, nie robił czasem dźwięków. Akurat skończymy gdzieś tak 20:45, to ja jeszcze sobie zdążę na spacerek pójść. Jakoś tak ostatnio, słuchajcie, wieczorami lubię chodzić na spacerek. Nie wiem, czy FT Sim robił dźwięki do niego, raczej tak. Ja teraz lecę 787 i na razie nie mam większych zastrzeżeń, no może poza dużą czułością podczas startu. Do 787 to wiem, Tobiasz, bo testowałem te dźwięki. Testowałem te dźwięki do 787 i one naprawdę fajnie brzmiały. Zwłaszcza chyba silniki Rolls-Royce'a, boże, ciężka nazwa, Rolls-Royce'a. Ładnie to brzmiało. 27,5. Wszystko zależy od cost indexu, bo mam wrażenie, że teraz ten cost index jest dosyć mocno symulowany. Więc bardzo powolutku on nam wznosi. No i pytanie, jak będzie zniżał. No ale tutaj jest zrobiony rework tego komputera pokładowego. Optymalna 387, maksymalna 410, flight level 360, top of descent 118 mil. Tutaj pokazuje też top of descent. Luz. 220, 10,000 feet, ograniczenie. No i fajnie. A w Lexach? Pokaż mi, czy on policzył sobie tutaj wysokości. Policzył sobie wysokości już, czyli profil zniżania obliczył. Dobrze. Fiksy też działają, o widzisz. Więc można sobie rysować swoje własne linie, czy okręgi. Ogólnie 787 dostał potężny progres przez Working Title, oby tak dalej. No to fakt, to fakt. Jeżeli 787 działa tak jak 747, to w końcu skończą się problemy, nie? Co to za serduszka lecą w prawym dolnym rogu? Czy wy też je widzicie, czy tylko ja je widzę? Co to jest?
Halo. Co to kurwa jest? Pierwsze. Dawno mnie na YouTubie nie było, nie? To są reakcje. A, okej, potwierdzam. Działa tak samo jak 747. Na tę chwilę nie narzekam. Ostatnio dodali do live'ów reakcje. Okej. Sorry. Nie byłem dawno na żadnym live'ie. Więc raczej nie potestowało. Nie potestowałem. To jest nowy feature od YouTube. No dobra. Co tam u was? A w ogóle jak u was? Bo u mnie to wiecie, ale jak u was? Wszystko jest w porządku? Dajecie radę? Jak życie się toczy? Z Twitcha ukradli funkcjonalność. Pożyczyli, Natalka, pożyczyli. Od razu ukradli, od razu ukradli. Hubert napisał, że wymarzona praca zdobyta. U mnie kozacko, lepiej być nie mogło. No to super. Super, super. Super. Ja mam taki czas, wiecie, dużo przemyśleń, dużo... Mówię, spaceruję sobie ostatnio. Jakąś pasję do spacerów. I dzisiaj nawet skończę live'a, to sobie pójdę na spacer. Mapa myśli w telefonie, książka na uszy. Do mapy myśli zapisuję pomysły, rozwijam się w jakimś tam różnych kierunkach. Mam nadzieję, że to wypali wszystko, co sobie zaplanowałem. Dużo zawodów miałem ostatnio. Dużo. Bardzo wiele osób mnie zawiodło. Więc gdzieś tam w swoim życiu już postanowiłem być pustelnikiem, samotnikiem. A właśnie spacery dały mi bardzo dużo wytchnienia i spokoju. Lubię chodzić ostatnio na spacery. Łodyga dryga na żołądku w porządku. YouTube ucieszył się na twój widok. No nie wiem. Znowu będą mi wysyłać te, jak one się nazywają? Copyright strajki, że muzykę komuś ukradłem. Czemu długo nie było live'a? Tak pytanie, na odpowiedź na to pytanie jest na Discordzie. Karol Radek. Cześć Kroks, cześć Karol. Ogólnie Kroks, okazało się, że mam psychofana, który wstawia jakieś fejkowe informacje na mój temat. Na szczęście istnieje coś takiego jak support YouTube. Okej. Ja właśnie urlop zacząłem do 5 września. Jezus, jak długo? Dwa miechy? Nie, przepraszam, trzy. No prawie, no dwa miechy. Dwa miechy, jakby nie było. Kroks... Dlaczego jakby robię byle jaki lot, to spawnuje mnie na lotnisku w Warszawie? Nie mam zielonego pojęcia. Idź na południe, może do Spoterskiej dojdziesz. Nie, to trochę daleko. Słuchajcie, doleciał do przelotowej. Prędkość ogromna, bo to on ma trus... No tak, to wiatr go trochę pcha, to też trzeba przyznać, ale no 747 będzie dosyć mocno pchał do przodu. Jest fajne. Siemanko, czasem najlepiej samemu pewne sprawy ogarnąć niż liczyć na ludzi. To fakt. Cześć Linsonik w ogóle, bardzo miło. Kolejne spotkanie za nami, to było piękne. Piękne spotkanie, słuchajcie, z Gwiezdną Flotą. Już o tym raz wspominałem, ale wspomnę drugi raz. Na Spoterskiej Kniei Gwiezdna Flota miała swój zlot i zostałem na niego zaproszony. Bardzo mi miło było, przyjechaliśmy z całą rodzinką. Bardzo fajni ludzie się wokół mojego kanału stworzyli, przyszli do mojego kanału, potem założyli własną społeczność, będąc cały czas ze mną gdzieś w okolicach i przychodząc na mój kanał, co jest bardzo miłe i spędziłem naprawdę miło czas, uśmiałem się, najadłem się, bo pyszny grill był. Gwiezdna Flota zaprasza też do latania w ich szeregach, jeżeli ktoś lubi luźną, fajną atmosferę, to czemu by nie. Zapraszam również do Crocs Airlines. Zapraszam do każdej linii, która sobie tam coś zaplanowała, ma jakiś cel, fajnie się bawi i tak dalej. Fajnie by było. Także fajnie było z Gwiezdną Flotą się spotkać. Crocs tylko o jedzeniu. Crocs tylko o jedzeniu myśli. Wcale, że nie. Zjadłem tylko jedną kiełbasę, tylko zjadłem jedną. I trochę sałatki i chlebek. To potwierdzą uczestnicy imprezy. Ja też w końcu się przemogłem do PMDG, tylko czasami mam tak, że na podejściu strasznie wolna animacja ruchu jest, prędkość i tak i tym podobne, wszystko jest ok, ale leci jakby na zwolnionym tempie.
Okej, okay, to nie mam pojęcia. Czy będzie możliwość dodania cargo do twojej akademii? Tak, wezmę się za to. Przyznam szczerze, że wiecie, ja jak już nie uczestniczę w życiu społecznym, to nie uczestniczę. Za chwileczkę będę robił jakąś tam reasumpcja to złe słowo, nie używajmy go. Będę robił jakąś tam renowację linii, więc spokojnie. Renowację, to znaczy pododaję po prostu to, co ma być pododawane, ale nie będę się jakoś mocno brandzlował New Sky'em, żeby była jasność. Bardziej się już bym chciał skupić na kanale niż na innych projektach. Żałuj, że dłużej nie zostałeś. Ja widziałem zdjęcia, wiesz? Widziałem zdjęcia, wystarczy. Taki urok pracy w operze. Ojej, w operze, jak pięknie. Na czym grasz? Pidpi. Albo jakiego głosu używasz? I o dobrym alkoholu. Potwierdzam, Kroksiu tani w utrzymaniu, przynajmniej pod kątem jedzenia. A225 proszę dodaj. Boże, już współczuję oceną, jak wszyscy będą latać Antonowem. Muszę poprosić mecenasa, bo jak byliśmy na zlocie Gwiezdnej Floty, okazało się, że mecenas, zresztą chłopaki mi to mówili wcześniej, ale potwierdziłem to osobiście, że mecenas bardzo się ucieszył, że jest Antonow, bo w końcu mógł wykorzystać znajomość rosyjskiego. Muszę go poprosić, żeby... Muszę go ukraść z Gwiezdnej Floty na loty cargo do Akademii. Robert o 4 nad ranem grilla jeszcze rozpalał, bo towarzystwo zgłodniało. Śpiewam, tenor jestem, o Jesus Christ. Wow. No to szacun, panie. Ojej, przepraszam. No, a w tym momencie Pitby mówi, kurwa, moje uszy, spierdalam stąd. Ajajaj. Nie, żartuję. Już tak źle chyba nie jest. Nie, no jest fatalnie. Ja nie umiem śpiewać. Hello Crocs, hello wszyscy, dobrze znów Cię widzieć. Pozdro. Cześć Dysiek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Crocs, Ty mnie nie denerwuj, źle nie jest. Jest fatalnie. Dobra. Pewne rzeczy się nie zmieniają, Alkalia, polecam bardzo serdecznie. No, dalej nie przysłali kontraktu reklamowego. Pierdolę to, będę kupował żywca chyba. Zawiedli mnie. Wyżej, nie no, wyżej to nie umiem. To by była kakofonia już. Proformę im wystawić trzeba. Crocs, mam pytanie trochę z innej beczki. Posiadam Intel Core i5, 13600KF i GeForce RTX 47, kiedy latam na MFS2, to sięgają 60, co słyszę, więc może co jest grane. 67 stopni to jest bardzo dobra temperatura jak na taki sprzęt. Jakby ci sięgało 98, 100, mógłbyś się zacząć zastanawiać, czy dobrze pastę termoizolacyjną, czy tam przewodzącą, czy jak ona się tam nazywa, podłożyłeś pod procesor. 67 to jest w ogóle, on na chillu sobie chodzi. No to, nie wiem, czym się przejmujesz. Ogólnie Fly By Wire podzieliło się z nami rano informacją, że wersja eksperymentalna została usunięta, a sam instalator ma dostać za niedługo update. No widzicie. Same zmiany. A my powoli dolatujemy do Top of Descent. Do 5000 będziemy sobie zniżać. Ja na
swoim Radeonie 5800 3DX mam 90, więc luz. Trochę mnie uspokoiłeś, bo wydawało mi się, że ta temperatura jest za wysoka. Nie no, coś ty. Ja na swoich, jakbym spojrzał na swoje temperatury, to dochodzę do 75 stopni, gdzieś tak maksymalnie może. Wcześniej było więcej, ale chyba sterowniki trochę poprawiły temperaturę. W ogóle się zdziwiłem, wiesz, bo ty mówisz o sprzęcie, ja też z drugiej strony nie wiem o czym... Czekaj, próbuję przeczytać raz jeszcze to, co napisałeś. Ja nie wiem, czy ty mówisz o tym, że karta graficzna ma 67 stopni, czy procesor, bo to są dwie różne rzeczy i zastanawia mnie, ale jeżeli jedno i drugie ma 67 stopni, to jest zajebista temperatura. To są bardzo dobre temperatury, w ogóle nie masz czym się przejmować, jesteś... Wręcz inaczej, to jest temperatura, która jest marzeniem niektórych, bo naprawdę trudno schodzić z temperaturą, jest z takich elementów jak procesor czy karta graficzna. Coś mi się obiło o uszy dzisiaj, że Inibuilds po A300 biorą się za samolot do longów, trzyma mocno kciuki za A350, 900 lub 1000. Wątpię, żeby ktokolwiek zrobił A350, już bez względu na okoliczności. Też prosta piłka jest taka, że zobaczcie, jak to zatrzyma, jak MFS 224 zatrzyma rynek dodatków. Znaczy ja przynajmniej sobie tak to wyobrażam, że jeżeli miałbym robić jakiś dodatek, to bym czekał na informację, jak go robić do MFS 224, a nie już do MFS 2020. Nie? Zobaczcie, że ta informacja na pewno wstrzymała kilka prac nad różnymi projektami. Ja nie wiem, czy PMDG nie wstrzymało prac nad tabletem właśnie dlatego. Dobra, ustawmy sobie 5000. Mam nadzieję, że on teraz będzie się tego trzymał. Oj, za daleko, proszę bardzo. 5000. Ustawię sobie wysokość, bo w Boeingach jest to dosyć proste i logiczne, że on doleci do top of distance i sam zacznie zniżać. Kroksiu, a najważniejsze, co słychać u Tosi? Roczek zbliża się nieubłaganie, tak jak i mojej Marysi. Ślicznie, Dedevelo, cześć, witam cię bardzo serdecznie po raz kolejny. I wiesz co u mojej córci? Moja córcia robi niesamowite postępy. Moja Tosia zaczęła już, kochana, najwspanialsza na świecie, raczkować. Zaczęła już siadać sama. Zaczęła jeść pokarm stały, flipsy, jogurty jakieś, chlebka, ciasto ostatnio jadła, takie wiecie, bez cukru, bo nie można dzieciom cukru dawać do roku. Wszystko niesolone i tak dalej. Jestem tak dumnym ojcem, zwłaszcza, że ostatni miesiąc, gdzie nie było mnie na kanale i praktycznie nic nie robiłem, spędziłem z nią i z moją żoną, trochę pracując w domu, trochę się leniąc, trochę cały czas pracując w mojej pracy zawodowej, ale tak naprawdę codziennie byłem z nią wieczorami, kąpanko, kładzenie spać i tak dalej. Przyznam wam szczerze, że to jest piękny czas, piękny dla mnie czas, wspaniała chwila i tak widzieć jej rozwój, czasem się wzruszam, czasem się śmieję. Dla ojca jest to piękna sprawa. Zniknął mi, kurwa, top of descent. Czekajcie, czy mi zniknął top of descent i już go nie będzie? On ci zniknął, ale będzie zniżał? Oby. Nie, to tak jak w Airbusie się nie klika. Airbus ma inną logikę. U nas dzisiaj pierwsze 5 kroków poszło, za chwilę czeka nas Armageddon. U nas już jest. Nawet przy raczkowaniu.
Tobiasz, ty jesteś pewny, że on zacznie zniżać? No, mi się wydaje, że... Już by trzeba było zniżać. Nie, kurwa, to nie wypali. A poza tym zwiększa mu się vertical speed, ja widzę. Czekać czy zniżać? Bo ja nie widzę żadnej ścieżki ani nic. Trzeba było mu potwierdzić. Teraz będzie zapierdzielał, nie? To mi wlatuje i bana od razu sprzedaje. Nie ma nazwy. Chcesz bana? Jestem 10 tysięcy nad ścieżką. Jak myślicie, uda się? Nie uda się. Holdy mu działają? KK554. Działają. Zróbmy holda. Spoilery są, są. Nie wydają dźwięków, nie wydają. Wejdziemy w holding, po prostu. Nie ma problemu. Kroksu wrócił, już bany rozdaje. Nie no, nikomu nie dałem bana, no co wy. Ale ogromnego holda robi. On go sobie zawęzi, to on nie będzie leciał takiego holda. On go aktualnie dostosowuje do prędkości. Zobacz, im prędkość będzie spadała, tym on będzie się zawężał. Czemu on zniża... Aha, bo on już jest na ograniczeniu do 220. Dobra, dajemy mu speed breaki. Trzeba zapierdzielać. Teraz jest za wysoko? What happened here? I don't know. Spoko, nie ma nazwy, żartowałem. Nic nie sprzedam, lubię cię, nie ma żadnego problemu. To był żart. Już nie jestem taki banogenny jak kiedyś. Już mnie tak wiele rzeczy nie denerwuje. TSQ, spoko. Bo ssałem? Nie, ssałem? A, spałem! Jezus, przepraszam cię bardzo. Bardzo cię przepraszam. Źle zrozumiałem. Adam Skylark. Czy jest Adam Skylark? Adam rozsiewa aurę. Czemu bany rozdają na dworcu w Pruszczu?
Co masz do Pruszcza Gdańskiego? Dobra, nie za bardzo rozumiem, jak ten samolot sobie liczy tę ścieżkę. On miał, on tak jakby miał dwie ścieżki. W ogóle, czekajcie, RATNAV. 110.30 jest w Krakowie. 110... Kurwa, 30 po drugiej stronie. Kurs. No powiedzmy, że 254. Można mu to wpisać? A nie, nie jest aktywny ten klucz. Czyli nie klucz, tylko przycisk. Aha, Robert, już kojarzę. Już kojarzę, o co chodzi. Już kojarzę, opowiadaliście mi to. Kroksa, wiesz może jak zmienić wygląd techników graczy, bo ustawiłem, ale inaczej to wygląda. Wiesz co, u mnie to powoduje aplikacja Flow Pro, ale są darmowe modyfikacje nazywające się Tiny Nameplates, to się nazywa. Można sobie to ściągnąć z Flight Simteo. Kamila Rogowska, cześć Kamilcio. Kroks, siemandero Kroksik, cześć Kamilko, witam cię bardzo serdecznie, miło cię powitać. Piękniejsza strona Roberta RRD. Wybacz, ale to Natika zaczęła pisać, że pluje i wystawia język. No bo to prawda akurat. Kamila, widziałem jak tańczyłaś. Cudzysłów, nie powiem dalej szczegółów i to... po co ja to mówiłem w ogóle? Głupi krok, głupi. Zawstydziła się. Oj, przepraszam. Ja spierdalam z tego kanału. Mówiłem, nie wracaj, po co wracasz? Przykrość będziesz robił komuś. Ona tańczy jak szalona. Masz jakiś mod na chmury, bo wyglądają świetnie. Nie, to jest defaultowe chmury to są. Nie ulepszam chmur. Dobra, weszliśmy sobie w holding. Poholdujemy trochę. No tak, to co pisze Tobiasz, to prawda, że to one są na ultra ustawione. To trzeba przyznać, że one na ultra, te wolumetryczne chmury wyglądają dosyć dobrze. Okej. Dalej jesteśmy chyba za wysoko nad ścieżką. Zobaczymy. Ciekawe, czy... Jest cały czas na wina w speed. Kroks, ja się nie wstydzę. Dobrze, Robert napisał, że się zawstydziłaś. Czy da się wyłączyć jakoś te znaczniki, co wskazują lotniki? No pewnie, że się da. To jest gdzieś w podpowiedziach. Kurwa, nie pamiętam, gdzie to jest. Ale da się w opcjach to wyłączyć. Też niby mam wolumetryczne na ultra i jakoś jakby gorzej to wygląda, albo tylko z Flight Level 4.0.0 i je podziwiam, bo przy zejściu zawsze jest coś do roboty. Może tak. Może tak, ale ślicznie wyglądają rzeczywiście, masz rację. Może się tak po prostu ułożyły, że tak ładnie wyglądają. Zejdziesz czy nie zejdziesz do tej wysokości? Czy co, mam wrażenie, że coś spieprzyłem. Mój stary ma w czambo? Normalnie, bigo. Bigo! Ale dobre kiełbasy robi. Znaczy, na grillu kiełbasy, piecze. Naprawdę dobre jedzenie mieliście. Smakowało mi. Ziemniaczki chyba były dobre. Jeżeli dobrze pamiętam, to jadłem ziemniaczki. Ziemniaczki mi strasznie smakowały.
Trzeba powtórkę zrobić na spoterski. Po polsku opcje wsparcia i tam chyba punkty POI. Point of interest. Tak dokładnie. No i dostałem. No i widzisz. Niepotrzebnie zaczynaliśmy wątek. Cieszę się, że jesteście. Fajnie, fajnie. Dobra. No nie zniży, bo on 1400 idzie. No przecież mnie szlak trafi jasny, krew jasna zaleje. 4000. Nic mnie to nie obchodzi na minutę. Pa, co się dzieje teraz? Kurde. 4000 to też by było za mało. Choć on już by był na ścieżce tutaj, gdzieś mniej więcej. Z tego co widzę, to ścieżka zaraz wróci. Poczekajcie. 600. Ścieżka powinna wracać. Jeszcze nie. Teraz. Kurde, idzie. Ale idzie. Git. Czekamy i zrobimy mu w tym momencie winow. Przejął winow. I teraz czy będzie szedł według tej ścieżki? Powinien. On pokazuje, że standardowe winawie na trzeciej stronie. A macie forecast tutaj? Ululul. Ululuju. Okej. Wina. Wcześniej było gdzieś? Nie. Będziemy lądować na 30. Parcher, ATC, Winaw. Nie wiem. I teraz powinniśmy wyjść z holda. Hold. Jak się wychodzi z holda? Exit hold. Ok. I teraz powinien iść według ścieżki. Dobry wieczór, kapitanie Crocs. Miło widzieć, miło słyszeć. Witam czat. Cześć, Lopez. Siema. 105 osób, 130 łapek. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, mega się cieszę, że jesteście. Jeszcze sobie, no, ja jestem też głupi, bo sobie oczywiście musiałem zrobić lądowanie 747 na początek, więc po co robić czymś prostszym, jak można czymś trudniejszym, choć wydaje mi się, że nie powinno być problemu, ale on jest strasznie wysokim samolotem i ja go ciężko wyczuć pod względem lądowania, ja nie lubię nim lądować. Dobra. Ktoś tam pisał, że w Krakowie jest pochmurnie. Chyba to prawda. Już coraz większe chmurzyska wlatujemy tutaj. Radaru pogodowy... Jest! Ty, słuchajcie, jest radar pogodowy. Zobaczcie, jest radar pogodowy. 747, jak to Asobo, bo to Asobowowowy, ma radar pogodowy. No dobrze wiedzieć. Możecie mieć albo terenowy, albo pogodowy. Fajnie. Dobra, jeszcze fajka przed lądowaniem przecież musi być. Uwa, bo to nie wiadomo, czy ja wyląduję w ogóle. Czekam na lotnisku, lekko pada, ktoś napisał, Lorento. A ja lecę w malowaniu defaultowym, jak ja mam, kurde, kroksowe malowanie do niego. Dobra.
Dobra, zakręcił i teraz lecimy już prosta, równoległa do lotniska. Lecę z NS? Nie. Ale mam włączone, więc w razie czego będzie dostępne chyba siła przyziemienia. Z tego co tu widziałem, to będzie A300, proszę Państwa, od Inibuilds. Które zresztą też bardzo ładnie wygląda. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda bardziej w środku, bo to jest cargo samolot, co mnie bardzo cieszy. Serio? Biedne konie, kurwa. Linson, ja trochę zmodernizowałem swój domowy kokpit. To foty mi wyślij, czemu mi foty nie wysyłasz? Dobra, poniżej 10 tysięcy, już możemy włączyć światło lądowania. Co tutaj jeszcze jest? Taxi, runway turnoff, bla bla bla. Dobrze, to na razie tylko to. Landing lights się świecą. Nie będę robił autolenda, wiesz, funga. Staram się zrobić ręcznie. Będzie jeszcze czas na testowanie autolenda. Okej, okay, schodzi z prędkością. Mamy cały czas... Nie mamy speedbreaków. Możemy mu trochę pomóc ze speedbreakami. W tym momencie moglibyśmy już rozłożyć klapy, z tego co widzę. Dobra. Silniki pięknie brzmią. Co tutaj ma? A nic, dobrze, nic. Okej. Częstotliwość ILS-a mamy. Damy mu localizer, załączymy, żeby on już sobie przejmował ten localizer przed wejściem na prostą. Linsonik to już ma prawie komplet oprócz overheada. Się gra, się ma, słuchaj. Szanuję go za to. Naprawdę chłop ma pasję. Fajnie. Cieszę się z tego bardzo mocno. 8000 i możemy dać ciśnienie. O, nie to. Możemy dać ciśnienie. Okej, zakręca. Autobrejki sobie ustawmy na... Powiedzmy, że dwójki, żeby nam asystowały. Klapy można pierwsze, już widzicie, no tu są rozdziałka prędkości, więc można rozłożyć pierwsze klapy. Co to było? Okej, pierwsze klapy mamy. Localizer przejęty. Super. Dajemy sobie approach, choć z approachem można by było poczekać do Bawzi albo nawet do Fuku. Idealnie idzie. Gdybyśmy nie przespali tego top of descent, to by było ideolo. No rzeczywiście deszczyk, ale ładnie to wygląda, słuchajcie, pięknie to wygląda. Kozacko. On teraz z prędkością zaczął schodzić dziwnie, to my już mu zaczniemy rozkładać klapy. Do piątek damy mu approach. Załączyły się wszystkie autopiloty. Jest glide slope przejęty. Powiedzcie, że trochę za wcześnie. Obstawiać później. Nad samym lotniskiem jest chyba deszcz. Tak, zobaczcie, jak to pięknie jest radar pogodowy ładnie odwzorował ten deszcz nad samym lotniskiem. Ktoś tam stał na lotnisku, mówił, że pada deszcz. Tutaj jeszcze na razie nie pada, ale już nad lotniskiem jest chmura deszczowa, więc radar pogodowy, wysyłając jakąś tam wiązkę, odbija wodę
odbija deszcz, wie, że tam jest deszcz. Fajne. Przypadek, wiesz, Damian, bo ja tak sobie latałem i tak włączyłem. A co ja mam ustawione? Ja muszę chyba Discorda wyłączyć. Dyka... 20... Przepraszam za tego Discorda. Muszę... Nie wiem, jakiś dziwny przycisk mam przypisany. I... Czy za wcześnie jestem zakonfigurowany, ale wiecie. I 30. 25 i 30. Zapomniałem o landing gear. On ma coś takiego tutaj jak... To będzie Sarajevo Approach. Okej. Damian, tak serio? Nie, może coś tam będziemy robić więcej. Spoilery miałem ściągnięte. One widziałeś przed chwilą. Nie, spoiler... Chyba, że chodzi ci o uzbrojenie. To tak. Nie. Ciężko wchodzą. Krok się pozdrowionka, byle do przodu. Dzięki, Dawid, wspierający od 26 miesięcy. Dzięki, dzięki. I zejdź mi z tą prędkością do 147. Tak, było 147. No dobra, trzeba wylądować teraz. Rozjebie się czy nie? Chyba nie, co? Nie, nie latać dzisiaj. Postanowiłem, nie będziesz latał. Tylko zaprezentujesz lotnisko. Sarajevo Approach, no a jak? 2 na 10, Linsonic, pozdrawiam, pozdrawiam Cię, 27 miesięcy, skórzany klapek, dzięki bardzo, dzięki za całe wsparcie, dzięki, mordo. Mordo, mordo! Dobra, nie widzę jeszcze pasa. Duży samolot, twarde lądowanie? Nie, to nie jest tak do końca. Ktoś naprawdę ze mną ląduje symultanicznie? Tak coś mi się wydaje. A, no nie ma nazwy jest. Tak, Jasiu. Nie, ja nie widzę pasa. To jest pewien problem. Widzicie pas? Ja nie widzę. Zróbmy ładny klimacik. Ale on jest na autolędzie. Dobra, możecie obstawić. Robimy mu autolenda, czy nie? Nie, nie, dobra. Dobra, jest pas.
Ręczne sterowanie. O kurwa. Ponad ścieżką już. No i chyba Gołerant mnie czeka. Dobra, zaczął padać deszcz. Dobra, nie widzę pasa. Osio, schodź. Nie gniewajcie się na to lądowanie. To do mój powrót. Niepotrzebnie ląduję, niepotrzebnie... Nie ścinaj teraz! Oj. Oluju. Oluju złocisty. Mówiłem, że Sarajevo Approach. Aaaa! Zbijemy mnie. .357, luju. Dobra, przepraszam. Ale fajnie. Można złożyć klapy. Włączyć taxi lights. Taxi lights włączone są. Landing lights można wyłączyć. Gruchnęło? Nie, wydaje mi się, że jak na takie lądowanie... Ja nie wiem, jaki był... Nie zauważyłem, jaki był... przeciążenie, ale jak na taki samolot, to i tak dobre lądowanie. No takim samolotem raczej batera nie robisz, nie? Takim samolotem batera nie robisz. 1.4G, no to dobrze. To w miarę okej. Trochę za mocno, trochę minimalnie za mocno. Niestabilnie, ale okej. Nie jest źle. Jak na pierwsze lądowanie nim od 2 lat, było dobrze. No to jest bydle. Nim teraz czuć, że się nim lata. Bo wcześniej to było jak zabawka, nie? On się zachowywał jak zabawka. A teraz naprawdę czuć, że to jest maszyna o pewnej wadze. Nie ma tutaj zmiłuj. No teraz będziemy musieli przetestować tylko Dreamlinera. No może nie teraz, ale w najbliższych dniach jeszcze Dreamlinera sobie przetestuję. Bo naprawdę kozacko to wygląda. A? O skręćże, cholero jaśnista, niech cię krew jasna zaleje. Klatki jak? Dobrze. Teraz dobrze. No i fajnie. Słuchajcie. Przepraszam, oko mnie zaswędziało. Słuchajta, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję. Tu się z wami rozstanę, już nie będę z nim kołował, bo to i nie New Sky'owy lot, ani żaden inny, tylko taki po prostu dla rozrywki. Bardzo wam serdecznie dziękuję, dziękuję za całe wsparcie dzisiaj, dziękuję za donajdziki, dziękuję za łapki w górę, dziękuję za wasze nieustanne wsparcie, dziękuję, że mimo tego, że mnie nie było trochę i być może zostaliście bez informacji, to mnie nie zostawiliście. Bardzo jestem wam wdzięczny i zobowiązany do dalszego kontynuowania pracy na tym fantastycznym kanale, który razem z wami zbudowałem. Na dzisiaj to koniec. Obiecuję, że nie zostawię was na tak długo jak ostatnio i postaram się być bardzo regularnym, jeżeli pozwoli mi na to ten oto czerep. Dziękuję ślicznie wam mocno i trzymajcie kciuki za mnie, trzymam kciuki też za was. Jestem bardzo wdzięczny, że jesteście ze mną, po prostu. Tyle na dzisiaj. Muzyka na koniec. Pozdrawiam, hej. Boże, jaka smutna muzyka.